To może ja krótko się jeszcze podzielę. Dodając do tego jeszcze, co brat Józef i Leszek mówił, to wtedy, co nie było brata Józefa, co zawoził pastora, to ten człowiek jeszcze na koniec wziął Biblię, bo mówił, że ktoś tam z jego znajomych, czy ten, że szuka Boga też i że chce mu wręczyć tą Biblię. Także Pan Bóg używa też ludzi niewierzących. Widzicie sami, że nie tylko my stoimy ze Słowem Bożym, ale ktoś od nas bierze, żeby komuś przekazać. Tak jak wam wcześniej mówiłem, że Pan Bóg w tym mijającym tygodniu tak mnie poprowadził, że jeszcze otworzył mi w piątek drzwi do głoszenia Ewangelii w pracy, kochani. Także to jest naprawdę cudowne, co Bóg czyni, że mogłem się podzielić Ewangelią z kolegą z pracy, choć nie było dużo czasu, bo wiecie, jak w pracy nie zawsze jest czas, ale mógł usłyszeć, jak wielki jest Bóg. Kochani, to, co jeszcze do mnie dotarło ostatnio, to słuchałem ostatnio Dawida Wilkersona i on mówił o kaznodziei George'u Milleru. Pewnie większość z was zna George'a Millera. Powiedział o nim takie słowa, że kiedy miał 70 lat i widział, że tak jakby w jego życiu nie ma tego Ducha Bożego, to każdego dnia był na kolanach, kochani, i każdego dnia wylewał łzy przed Panem, aby Pan przywrócił mu tego ducha. I wiecie, co się okazało? Że on przez 25 lat, do wieku 95 lat, jeździł po całym świecie i głosił Ewangelię. Nawet w wieku 95 lat głosił Ewangelię. I to jest niesamowite świadectwo, naprawdę. Wiary, modlitwy, przede wszystkim modlitwy. On widział, że coś w nim usycha i zaczął się modlić. Na kolanach, we łzach.